No z muzeów 2023 na Polach Grunwaldu dobiega końca. Jak wrażenia? Jak oceniacie jako muzealnicy? Udała wam się jesteśmy, ta noc? Jesteśmy przeszczęśliwi, dlatego że naprawdę bardzo dużo turystów przyjechało. No możemy tak liczyć, że w granicach około 1000. Także każdy był zainteresowany nowym muzeum, a także przejściem z przewodnikiem. No i oczywiście w czasie zwiedzania zadawano wiele pytań, co nas bardzo cieszy, bo widzimy, że społeczeństwo interesuje się bitwą i wydarzeniami koło bitwy. Ta wypowiedź jest taka dość skromna, natomiast ja słyszałem tutaj opinie bardzo optymistyczne, bardzo pochlebne dla muzeum. Wręcz no nawet pracownicy muzeum twierdzili, że nie pamiętają takiej imprezy z tak liczną widownią. No nie licząc oczywiście inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. To prawda, panie redaktorze. No oprócz inscenizacji, jak pan zaznaczył, no to nie było jeszcze tylu ludzi na naszym wydarzeniu w historii naszego muzeum. Także nowe muzeum i nowe możliwości. Innymi słowy, nie musicie się w tej chwili obawiać konkurencji innych muzeów. Wiadomym jest, że we właściwym terminie dla Nocy Muzeów do was również gremialnie turyści przybędą. Zawsze boimy się, bo to jest, nie jest to biletowany, to jest loteria, czy nasi turyści przyjadą, czy nie. A więc każdy samochód na parkingu witamy z wielką radością, a tym bardziej też witamy turystów, którzy przyjeżdżają tutaj i chcą właśnie z nami przeżyć tą noc muzeum. I niewątpliwie za rok również we właściwym terminie, a nie tydzień przed terminem będziecie imprezę organizować. Raczej mi się wydaje, że już możemy spokojnie robić w odpowiednim terminie, czyli ogólnoeuropejskiego terminu. Program był jakby powtórzony, czyli powtórzyły się atrakcje z poprzednich Nocy Muzeów na Polach Grunwaldu, ale te atrakcje, jak się okazuje, przyciągają. Znaczy się nie do końca, bo troszeczkę my tutaj odstąpiliśmy od walk rycerskich, dlatego że walki rycerskie mamy na jesieni średniowiecza, mamy w czasie inscenizacji, mamy w czasie występów Grunwaldzkiej Akademii Miecza, czyli całego turnieju rocznego, który odbywa się na terenie Warmii i Mazur. Próbowaliśmy tutaj wejść w edukację i tutaj edukacja w pełnym wymiarze, a więc zwiedzanie z przewodnikiem, opowiedzenie o tej historii, też gry i zabawy plebejskie. To nie są gry i zabawy plebejskie śmiechu i żartów, ale też edukacji historii, jak to było w średniowieczu. Takim bardzo fajnym i ciekawym wydarzeniem chyba jest przemarsz z pochodniami. To daje takiego właściwie, nabiera takiego majestatycznego pokłonu dla tych rycerzy, którzy zginęli. Pamiętajmy, że tu zginęło wiele tysięcy rycerzy. No i też nie ukrywajmy, że właśnie plenerowy seans filmowy Aleksandra Forda, Krzyżacy, też tutaj jest na miejscu. Po filmie chcemy też zrobić tutaj ostatni już nasz program do zrealizowania, czyli pogaduchy przy ognisku i opowiadanie o historii. W tym roku tematem jest Władysław Jagiełło i tajemnice Galkowy Małżeńskiej. Także w tamtym roku skończyliśmy Noc Muzeów około 12 w nocy, także prawdziwa noc. Zobaczymy, o której teraz skończymy. Się zanosi na długie siedzenie. Jest ciepło, przyjemnie. Także pogoda jest wręcz idealna.